Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nagrywamy czwarty wykład bez publiczności, bo w czasach zarazy. No i jak zapowiedziałem w poprzednim wykładzie, dzisiaj będziemy najpierw mówili o pochodnej kowariantnej. Podałem definicję pochodnej kowariantnej, taką newtonowską. Co to jest pochodna kowariantna? To jest zwykła pochodna, ale liczona nie w byle jakim układzie, tylko w układzie inercjalnym. Tak jak przyspieszenie to nie jest byle jaka pochodna prędkości, tylko jest to pochodna prędkości liczona w układzie inercjalnym. No dobrze. No to weźmy sobie na przykład pole wektorowe. Pole wektorowe x mu, przepraszam bardzo, x, no i pole wektorowe można rozłożyć w bazie d po dx mu, jak wybierzemy jakikolwiek układ współrzędnych, no niekoniecznie inercjalny, no i współczynniki tego rozkładu nazywamy właśnie składowymi pola i numerujemy je tymi samymi numerami, które te wektory bazy. Proszę Państwa, może ja będę stosował taką właśnie notację. No ale można też, no i teraz trzeba obliczyć pochodną kowariantną. No to najpierw trzeba przejść do współrzędnych inercjalnych. My wiemy, jak to zrobić. Jak znamy współczynniki koneksji, to mamy przepis, jak uzyskać. No i weźmy sobie jakiekolwiek współrzędne inercjalne, no to wtedy to się da, więc tak, nasz układ współrzędnych pierwotny, a układ x alfa jest inercjalny, no to po prostu wyrażamy te współrzędne bazy w nowej bazie, prawda, w bazie d alfa, czyli to jest właśnie d po dy alfa. No i te współczynniki są oczywiście takie, dy alfa po dx mu. Cośmy zrobili? Wyraziliśmy ten operator, czyli wektor, jako kombinację liniową innych wektorów, no a współczynniki zostają takie same. No i widzimy, że to jest nic innego jak rozkład tego samego pola w nowej bazie. No na wszelki wypadek tutaj napiszę tę tyldę, żebyśmy pamiętali. Ja co prawda, to jest takie podwójne zabezpieczenie, bo tutaj używam wskaźników ze środka czy końca alfabetu, tutaj z początku, no ale żeby nam się nie pomyliło, to jeszcze tę tyldę. Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, co to jest pochodna kowariantna? No pochodna kowariantna, prawda, beta x alfa, no to jest nic innego jak zwykła pochodna w układzie inercjalnym, bo to jest w układzie inercjalnym. Przepraszam, ale tutaj ta właśnie, to tak tę tyldę na wszelki wypadek. No dobrze. I teraz chcemy to przeliczyć, proszę Państwa, do naszego pierwotnego układu współrzędnych, bo przecież nie zawsze się posługujemy układem inercjalnym. No to w układzie nieinercjalnym, czyli w naszym, pochodna kowariantna nu x, powiedzmy lambda, to co to jest? To trzeba wziąć to, co tutaj jest, prawda, o to, czyli trzeba wziąć pochodną kowariantną obliczoną w układzie inercjalnym,
a następnie potraktować to, tę tablicę tych wyników jako współrzędne tensora. No i przeliczyć je do układu nieinercjalnego, prawda? Czyli tę betę to przeliczymy w ten sposób, y beta, a miało być nu po dx nu, a tę alfę, no przeliczymy, z tej alfy ma się zrobić lambda, więc dx lambda po dy alfa. No dobrze, no to po pierwsze pamiętamy, że w układzie inercjalnym ta pochodna kowariantna to jest zwykła pochodna, prawda? To jest zwykła pochodna, czyli to jest d po dy beta. No dobrze, no to teraz proszę Państwa tak, po pierwsze to ożenione z tym to jest nic innego jak pochodna, prawda, no tyle, tylko że to na razie jeszcze to jest w, no, jeszcze pod tym różniczkowaniem, ale widzimy, że to jakby się spotkało razem, no to to jest pochodna po y. No dobrze, i zaczynamy różniczkować. No to ten operator różniczkowy, działając na iloczyn, no najpierw zadziała na jedno, potem na drugie, prawda? Dobrze, to najpierw my zadziałajmy nim na to, nie, przepraszam bardzo. Zaraz, co ja tu... Nie, dobrze wszystko jest. Nie, przepraszam bardzo. Nie, wszystko jest bardzo dobrze, z wyjątkiem tego, że ja muszę teraz wstawić na miejsce tego x tylda, no tę wielkość, którąśmy tutaj wyliczyli, prawda? Współczynniki rozkładu tego samego pola w nowej bazie, które się nazywają x alfa, no to jest po prostu to, cośmy tu wyliczyli. Dobrze, no to wstawiamy. Czyli to jest... Czyli może zróbmy tak, a tutaj d y alfa po d x mu razy x mu. No dobrze, przepraszam bardzo za... zamieszanie. No i teraz właśnie to razem z tym to jest nic innego jak pochodna po x, prawda? No czyli o, to napiszmy to tak, że no właśnie może o tak napiszmy. To razem z tym to jest nic innego jak d po dx nu. No i teraz ten operator ma działać na iloczyn, to najpierw mu pozwólmy zadziałać na x, prawda? No to dostaniemy, równa się d nu x mu, a co zostanie? No zostanie, proszę Państwa, jeszcze, to już wykorzystaliśmy, zostanie jeszcze iloczyn, tego i tego. No ale to jest iloczyn macierzy wzajemnie odwrotnych, prawda? Bo to jest dy po dx mu, dx po dy, alfa jest to samo, no to to jest takie pomnożenie dwóch macierzy, ale iloczyn macierzy razy macierz odwrotna, to to jest po prostu macierz jednostkowa, czyli delta lambda mu razy delta lambda mu. Dobrze. I to jest pierwszy człon. A teraz drugi człon, kiedy ten operator zadziała na ten y, no to dostaniemy, proszę Państwa,
czyli plus, no dostaniemy drugą pochodną, prawda? Ten człon się nie zmienia, no to my go zostawimy, dx lambda po dy alfa, a następnie działanie tego operatora, o tego, bo ten ożeniony z tym, to daje ten operator, to da po prostu drugą pochodną, d2y alfa po dx nu dx nu. No i na samym końcu zostaje x mu. No i proszę Państwa, to wszystko jest bardzo proste, bo ta delta, no to po prostu podstawi nam tu lambda, czyli to jest d nu x lambda. Natomiast tutaj zdumionym naszym oczom ukazuje się po prostu gamma, skoro y były współrzędnymi inercjalnymi, to jest lambda mu nu, czyli ja to napiszę w ten sposób, plus gamma lambda, może najpierw napiszę nu mu x mu. No i w ten sposób otrzymałem wzór, przepiszę może tam, to cośmy liczyli, na pochodną kowariantną, ale liczony w dowolnym układzie współrzędnych. No i oczywiście, jak liczymy w układzie inercjalnym, to gamma jest równa 0, no i wtedy rzeczywiście to jest to samo. Drugie ćwiczenie. Powinienem był tam napisać przykład, pole pochodna kowariantna pola wektorowego. A teraz przykład pole kowektorowe. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to się pisze, czy to się powinno pisać przez kreskę, czy raczej nie. W tej chwili raczej jest tendencja do tego, żeby takich kresek nie używać, no ale trudno, niech już będzie. No więc przypuśćmy, że mamy pole kowektorowe, czyli jedną formę różniczkową, no to ona się w bazie dx mu rozkłada w ten sposób, że te współczynniki rozkładu to są tak zwane składowe pola, tak? Ale no i teraz chcemy zastosować receptę. Oblicz zwykłą pochodną, ale w układzie inercjalnym. W układzie inercjalnym to znaczy, że rozłożymy tę samą formę różniczkową w postaci kombinacji liniowej dy alfa. No to wiadomo, jak to się zapisuje, prawda? Dx mu, no to jest dx mu po dy alfa. No a współczynniki są te same, a mu. No i właśnie to coś, to nazwiemy sobie a tylda alfa dy alfa. To są współczynniki rozkładu tego samego obiektu, ale w nowej bazie, prawda? No i widzimy, że ta alfa to jest właśnie taka kombinacja. No dobrze. No to teraz pochodna kowariantna beta a alfa, no to jest nic innego, właśnie powiedzieliśmy, że to jest zwykła pochodna, bo to jest w układzie inercjalnym. No to teraz chcielibyśmy to przeliczyć do naszego układu x, który nie jest inercjalny. No to robimy to. Proszę Państwa, czyli tak. Chcemy policzyć pochodną kowariantną nu alfa lambda. Co to jest? No to powiedzieliśmy, że to trzeba wziąć pochodną kowariantą
z układu inercjalnego i następnie potraktować to tak, jakby to był tensor. No tym razem on ma oba składniki, wskaźniki na dole, czyli to jest dwukrotnie kowariantny tensor. No to ja już zamiast tego napiszę to, prawda? Czyli to jest tak, d beta alfa. Ojej, przepraszam bardzo, zacząłem tutaj mylić. Bardzo Państwa przepraszam, ja te składowe oznaczam nie alfa, bo to by było śmiesznie alfa, alfa, tylko a. A alfa to są, dobrze. Alfa to są numerki współrzędnych. No dobrze, no więc proszę Państwa, a tylda alfa. No i potem potraktujemy to, ten obiekt. Nie zamykam celowo nawiasu, bo zaraz jeszcze coś tam dopiszę. Potraktujemy ten obiekt jak tensor. No więc, żeby przeliczyć to do naszych współrzędnych x, no to piszemy d y beta. Chcemy przetłumaczyć na nu, czyli dx nu, a ten dy alfa, a tutaj po dx lambda. No dobrze, no ale teraz te nowe składowe to są po prostu, tak się wyrażają przez te stare, prawda? Więc tutaj otwieramy to i tutaj będzie dx mu po dy alfa a mu. Zamknąć nawias i zamknąć ten nawias. No i teraz znów ten operator, który notabene, proszę Państwa, ten operator o to i to, to znów jest nic innego jak d po dx nu, ma działać na iloczyn. No to pozwólmy mu najpierw zadziałać na to a. No to będzie d nu a mu. I co jeszcze zostanie? Zostaje ją wiszące te dwie macierze sumowane po alfa. No to to jest po prostu znów iloczyn macierzy razy macierz odwrotna. No i to jest nic innego jak macierz jednostkowa, czyli delta Kronekera. U góry ma wskaźnik mu, na dole lambda, czyli napiszemy razy delta mu lambda. No dobrze. A teraz, proszę Państwa, jeszcze napiszemy sobie plus a mu zostawmy i teraz tenże operator d po dx nu działa na takie coś. No dobrze, proszę Państwa, następujący trik zastosujemy, prawda, bo to jest tak. Ten operator, te dwie rzeczy to jest ten operator, on działa na to, a potem mnożymy przez to. To może my w cudzysłowie przecałkujmy przez części, prawda? To znaczy najpierw ten operator przyłóżmy do iloczynu, a potem musimy odjąć to razy działanie tej pochodnej na to. No tak jest wygodniej, bo widzicie Państwo, bo wtedy będzie druga pochodna y-ów po x-ach, czyli to znów się złoży do lambd. No ale proszę Państwa, jak my zastosujemy ten operator do tego iloczynu, to ten iloczyn to jest nic innego jak macierz jednostkowa, prawda? Ta właśnie macierz, którą tam napisaliśmy, taka delta mu lambda, składająca się z samych zer, samych jedynek. No to jak te zera i jedynki różniczkujemy, to będzie zero, czyli tu można napisać
w ten sposób, że z tego pierwszego różniczkowania będzie 0, no i trzeba odjąć teraz to, jak ten operator działa na to, prawda? A to sobie zostanie, no to zostawmy to, dx mu po dy alfa, a teraz ten operator, który ciągle pamiętamy, że on się nazywa d po dx nu, działa na to. No, czyli to będzie druga pochodna y alfa po, no muszę to już, no, to było d po dx nu, no to tu już było raz po dx lambda i po dx nu, czyli po dx nu dx lambda. Zamykamy. No i proszę Państwa, co to jest? No, sumowanie z deltą podstawi na miejsce mu lambda, no, bo tylko wtedy, kiedy mu jest lambda, to jest równe 1, w pozostałych wypadkach to jest 0, czyli tutaj, czyli będzie d nu a lambda, a tutaj będzie minus. To jest nic innego jak właśnie gamma. I gdzie, co ta gamma ma? Ona ma u góry mu, a na dole jest nu i lambda, a mu. No i to jest pochodna kowariantna pola kowektorowego. Wyliczona w dowolnym układzie współrzędnych i oczywiście widzimy, że jeśli ten układ od początku był inercjalny, no to gamma znika i to rzeczywiście się do tego sprowadza. No dobrze, to proszę Państwa, teraz może zwrócę uwagę na to, że to już nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zobaczyć, jak wygląda pochodna kowariantna dowolnego pola tensorowego. No, oczywiście to jeszcze nie jest wszystko, bo na świecie istnieją nie tylko tensory. No, ale powiedzmy, jeśli mamy tensor T i on tutaj ma jakieś wskaźniki kontrawariantne, takie jak tam były nu i tak dalej, tu ma jakieś wskaźniki kowariantne mu i tak dalej. I jeśli chcemy pochodną kowariantną tego liczyć, no to proszę Państwa, każdy wskaźnik kowariantny, no to najpierw trzeba zacząć od układu inercjalnego. Tam to jest zwykła pochodna, a następnie proszę Państwa, każdy wskaźnik kontrawariantny transformuje się według takiej macierzy, jaka była którą używaliśmy w tym, co starłem przed chwilą, przy okazji liczenia pochodnej kowariantnej wektora. Natomiast każdy wskaźnik kowariantny transformuje się według tej macierzy odwrotnej. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwsze zostanie zwykła pochodna, a teraz będą dodatki. I teraz na każdy... Na każdą składową kontrawariantną będzie plus gamma, tutaj jest nu, tutaj jest lambda, a tutaj jest jakiś inny wskaźnik kappa, t kappa mu. I tak postąpimy z każdym wskaźnikiem kontrawariantnym, a z każdym wskaźnikiem kowariantnym, no postąpimy tak, jak było tutaj, bo to dokładnie ten sam rachunek będzie, prawda? O, czyli tutaj będą człony związane z różniczkowaniem
kolejnych wskaźnikach kontrawariantnych, a z kolei we wskaźnikach kowariantnych będzie tak, jak jest dla kowektora, prawda? Czyli będzie minus, tutaj będzie gamma i właśnie kappa lambda mu, a tutaj będzie t, no to, co było tam od początku, a tutaj właśnie będzie taka pa, pozostałe niezmienione i tak dalej, i tak dalej. No więc wyprowadziliśmy wzór na pochodną kowariantną dowolnego pola tensorowego. Proszę Państwa, jeszcze chciałem jeden bardzo ważny obiekt zróżniczkować kowariantnie. Mianowicie gęstość skalarną. Proszę Państwa, gęstość skalarna. Co to jest gęstość skalarna? Gęstość skalarna to jest miara. Prawda, taka alfa to jest miara, czyli to trzeba... Ojej, jak to zapisać? Jak to zapisać? No powiedzmy, ojej, tak może ją oznaczę. I ona, każda miara, no nie każda, Państwo wiecie, że żeby to, co chcę napisać, było prawdziwe, to ta miara musi być bezwzględnie ciągła względem miary Lebesga, prawda? Się rozkłada w układzie współrzędnych na taką miarę Lebesga w tych współrzędnych, dnx, no i tutaj współczynnik, który oznaczymy sobie alfa. No i to alfa to nie jest skalar, dlatego że jak zamienimy układ współrzędnych, no to, prawda, to można to samo zapisać w postaci dny, ale tu już będzie inny współczynnik. Oznaczmy go alfa tylda. No i my wiemy, jak te obiekty się mają do siebie. No dlatego, że to można zapisać w postaci, prawda, o to, no to jest wyznacznik. Takiej macierzy dx po dy, o, może tak to oznaczę, no razy dny. Proszę Państwa, tutaj jest jeszcze taka jedna, chciałbym powiedzieć, jeden drobiazg. To nie jest drobiazg, mianowicie są takie miary, o właśnie takie, które nie reagują na orientację tego, po czym się całkuje, a są też takie miary, które reagują na orientację. Te, które reagują, to są takie n-formy, prawda? Więc mogłem to zapisać alfa, a tutaj dx1 i tak dalej, aż do dxn. To jest prawie to samo, tyle tylko, że przy zmianie orientacji ta alfa by zmieniała znak, a tutaj by nie zmieniała, prawda? O właśnie, czyli ja nawet popełniłem błąd, dlatego że jeśli to jest miara, no to Państwo wiecie, że w całce takiej niezorientowanej to nie występuje ten to, tylko moduł występuje, tak? Proszę Państwa, pozwolę sobie zostawić ten problem na boku. Oczywiście jak mamy jakąś orientację, to zawsze te, które są takie całkiem zorientowane, można w postaci całek niezorientowanych jakoś tam wyrazić i tak dalej. Ale dla tego, co będę teraz robił, to nie ma znaczenia. Mianowicie będziemy... No musimy oddzielnie ten wzór wyprowadzić dla takich transformacji, które zachowują orientację, oddzielnie dla niezachowujących. Proszę Państwa, więc ja może sobie pozwolę robić to dla takich
całek zorientowanych, albo też dla całek niezorientowanych, ale najpierw to zrobię dla takich transformacji współrzędnych, które zachowują orientację, to znaczy, że ten znak modułu można opuścić, bo ten wyznacznik jest dodatni. A oddzielnie dla takich, które nie zachowują, wynik będzie ten sam. Dobrze. No więc, proszę Państwa, troszeczkę tutaj oszukuję, ale nie tak bardzo, no bo nie chciałbym ugrzęznąć w szczegółach, które są dosyć oczywiste. No, czyli widzimy, proszę Państwa, że to alfa tylda, no to jest właśnie to stare alfa jak razy ten wyznacznik, no i to jest właśnie istota rzeczy, prawda? Alfa nie jest skalarem, bo przy zamianie układów współrzędnych mnoży się przez odpowiedni wyznacznik. No i teraz, proszę Państwa, chcielibyśmy obliczyć pochodną kowariantną, powiedzmy nu, alfa. No to my mówimy tak, to najpierw obliczmy w jakim układzie inercjalnym, czyli tą alfa tylda, no przy czym, aha, a potem potraktujmy to jako gęstość kowektorową, prawda? Więc musimy z powrotem wrócić do naszego układu współrzędnych. No jak to zrobić? No po pierwsze, ten wskaźnik kowektorowy trzeba przetransformować dy beta po d x nu. A po drugie, trzeba jeszcze zauważyć, że to jest gęstość. Więc tak jak z alfa do alfa tylda mnożyło się przez ten wyznacznik, no to tu trzeba z powrotem, czyli razy ten odwrotny wyznacznik, wyznacznik z dy po dx. Dobrze. No teraz w układzie inercjalnym to jest nic innego jak pochodna zwykła, prawda? To była pochodna zwykła d beta, a to alfa tylda, no to już tu mamy wyliczone, prawda? To jest właśnie, to jest to alfa tylda. No to wstawiamy, proszę Państwa, czyli to jest, może tak zrobię. Alfa razy, no ten wyznacznik, prawda, ten wyznacznik. A ten wyznacznik, może to jest po prostu odwrotność tego wyznacznika, czyli to jest, no tak napiszę, dy po dx, ale tutaj do minus pierwszej. No to już, teraz to już pójdzie nam z górki, czyli równa się. No, po pierwsze, no zauważamy, że to różniczkowanie to jest nic innego jak różniczkowanie po dx nu, czyli to jest d, to wszystko to jest d nu. No i liczymy. Więc najpierw to d nu uderzy w tę alfę, to jest d nu alfa. I proszę Państwa, cała reszta się zlikwiduje, bo ten wyznacznik z tym wyznacznikiem się uprości, to już jest prosto. A teraz trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić, no napisałbym plus to, no i różniczkowanie tego wyznacznika. To po pierwsze, ja może zrobię tak, że ja ten wyznacznik, to ja oznaczę j, czyli to, co tutaj stoi, to będzie d nu
j do minus pierwszej razy j. No ale to jest taka pochodna logarytmiczna, tak? To można napisać minus d nu j, a tutaj j do minus pierwszej. No z uwagi na to, jak to tam będzie dalej wyglądało, to wygodniej jest mi operować tym. No widzicie Państwo dlaczego, bo wolę mieć pochodne inercjalnych po nieinercjalnych, bo to łatwiej mi się złoży do współczynników koneksji, prawda? Czyli zamiast tego napiszemy to, ale ze znakiem minus, czyli będzie minus alfa. No i teraz wypisujmy, proszę Państwa, no napiszmy to tak na razie, d nu j razy j do minus pierwszej. No i teraz musimy, to już jesteśmy blisko, teraz musimy obliczyć tę pochodną. Czyli na razie mamy taki wzór przejściowy, a proszę Państwa, będziemy różniczkowali. To różniczkowanie wyznaczników to jest też bardzo piękne ćwiczenie rachunkowe, proszę Państwa. No tak, czyli przypuśćmy, że mamy, prawda, to j to jest taka macierz, prawda, macierz, nazwijmy ją sobie jakoś tam mu alfa, prawda. Proszę Państwa, więc mamy macierz. Zaraz, może, bo nie chcę, żeby mi się pomyliło. Może tę macierz oznaczmy sobie B i niech ona, a jej składowe nazwijmy B mu nu. Na razie. Albo też, żeby to nie miało nic wspólnego na razie z tamtymi składowymi, nazwijmy je BKL. To jest macierz, proszę Państwa. I teraz myśmy bierzemy jej wyznacznik, prawda? Więc gdzieś tutaj jest to BKL i chcemy zróżniczkować ten wyznacznik, no po jakiejś zmiennej, w naszym przypadku to jest nu. No to co trzeba? Trzeba najpierw ten wyznacznik zróżniczkować po każdej składowej, a potem tę składową no, zróżniczkować wreszcie po nu, prawda? No bo to ta zmienna, po której różniczkujemy, x nu, no, a priori jest zawarta w każdej. No dobrze, proszę Państwa, ile wynosi pochodna. Czyli to chciałoby się powiedzieć tak, że to jest pochodna tego wyznacznika po db mu nu, no razy, och, jej przepraszam bardzo, kl właśnie. Wiedziałem, że tutaj na mnie czyha zasadzka i dlatego się przygotowałem i napisałem tutaj BKL. A teraz no, trzeba zróżniczkować to BKL po nu. No a proszę Państwa, ile to jest? Ile to jest pochodna wyznacznika po dowolnym elemencie macierzowym? A proszę Państwa, co to jest wyznacznik? Wyznacznik można liczyć według Lagrange'a, na przykład rozwijając, prawda? Na przykład rozwijając względem wiersza albo względem kolumny, to jest wszystko jedno. No na przykład rozwiniemy sobie względem tego wiersza.
No to cóż, to będzie to razy dopełnienie algebraiczne. No, to w tym nie ma tego, prawda? No, bo w tym dopełnieniu algebraicznym wyrzucamy cały ten wiersz. No i w szczególności, dobrze, następnie to razy dopełnienie algebraiczne. Też nie ma mojego BKL. I w końcu jedyny składnik tej sumy, w którym to BKL występuje, to jest BKL razy dopełnienie algebraiczne. Prawda? Czyli cały wyznacznik składa się z sumy we prawie wszystkich składowych tej sumy, to BKL nie występuje, a tylko występuje w jednym. No to jak i to występuje liniowo, to zróżniczkowanie, no to jest ten współczynnik, czyli to jest równe, proszę Państwa, BKL razy to, przez co mnożymy. A przez co mnożymy? Dopełnienie algebraiczne. Proszę Państwa, dopełnienie algebraiczne. Co to jest dopełnienie algebraiczne? To jest, proszę Państwa, wyznacznik no, tego minora powstałego z naszej macierzy przez wykreślenie, prawda, odpowiedniej tam. No dobrze, ale co to jest dopełnienie algebraiczne? Proszę Państwa, dopełnienie algebraiczne bardzo się wiąże z macierzą odwrotną. Boć przecież, co to jest macierz odwrotna? Macierz odwrotna to jest właśnie macierz dopełnień algebraicznych podzielona przez sam wyznacznik. Czyli to jest w tych dopełnieniach algebraicznych, ja jeszcze zwracam uwagę, że tam trzeba transponować. Czyli wzór jest taki, że to jest BKL i to się równa. To prawie macierz B do minus pierwszej z numerkiem LK, bo trzeba jeszcze transponować, ale pomnożona, dlatego że to by było macierz odwrotna, to jest macierz dopełnień podzielona przez wyznacznik, czyli razy ten wyznacznik dx po dy, nie, przepraszam bardzo, dy po dx, ale do minus pierwszej. No, to uzbrojeni w takie coś, to co widzimy, proszę Państwa, widzimy, że d nu j, a tutaj jest j do minus pierwszej, to się równa. No właśnie, najpierw ta pochodna. No to jest, proszę Państwa, tutaj wkradł mi się błąd w te rachunki, dlatego że to ten wyznacznik do minus pierwszej to byłby tutaj, bo macierz odwrotna to jest macierz dopełnień algebraicznych dzielona przez wyznacznik. W związku z tym, jak tę macierz dopełnień algebraicznych chcę związać z macierzą odwrotną, to muszę pomnożyć. No dobrze, no to teraz już jest dobrze. Teraz już jest dobrze. No i proszę Państwa, teraz tak, czyli pamiętamy, pochodna to jest macierz dopełnień algebraicznych, czyli to jest transponowana macierz do minus pierwszej razy ten wyznacznik. Uff, no to proszę Państwa, jak to będzie, teraz pamiętamy, że to j to jest dy macierz dy po dx. No to co to będzie? To będzie macierz odwrotna, czyli to będzie dx po dy, no o jakichś tam numerkach, alfa, mu. To jest ta macierz odwrotna. I pomnożona przez samo j, no to to jest, prawda, to j się uprości.
to J się uprości. I teraz jeszcze trzeba pomnożyć ten odpowiedni, no bo to jest pochodna wyznacznika po dy alfa po dx mu. Pochodna wyznacznika po takim elemencie, to jest element macierzy odwrotnej, pomnożone przez wyznacznik. To ten wyznacznik zje nam ten wyznacznik do minus pierwszej. I teraz jeszcze trzeba to zróżniczkować po dniu. Czyli zostanie d2 y alfa po dx nu dx mu. O. Prawda? Dobrze. No i ostateczny wzór wygląda w ten sposób, że to się równa d nu alfa minus alfa, a tutaj jest gamma. Ale z jakimi wskaźnikami? U góry jest mu, na dole jest nu, ale też mu. Czyli to jest po prostu taki ślad, prawda? To jest taki ślad gammy. I to jest pochodna kowariantna nu alfa. Proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo istotny wzór. On jest niezwykle ważny w geometrii, że gęstości różniczkują się kowariantnie w ten sposób, że ta poprawka na inercjalność układu jest dana właśnie przez ślad tej macierzy współczynników koneksji. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo, robimy przerwę.